Obok świeżo zaprezentowanych flagowców, Xiaomi pokazało też nową parę smartwatchy, Xiaomi Watch S1 i S1 Active. W środku parametrami są to te same urządzenia, jednak różnią się one wyglądem. Do testów mam tą bardziej sportową wersję. Bez przedłużania zachęcam do subskrypcji, no i zaczynamy. S1 Active to zegarek z tarczą 46 mm i zdecydowanie sportowym wyglądem. Ramka jest metalowa, a dołączone paski silikonowe. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne. Biała, niebieska, którą właśnie widzicie, oraz czarna. A do tego możemy dokupić jeszcze paski w kolorach żółtym, czerwonym i zielonym. Paski są na klasycznych teleskopach, mają szerokość 22 mm, więc jest też opcja dokupienia innych, uniwersalnych bransolet. Wersja S1 jest nieco bardziej klasyczna i ona jest dostępna w kolorze czarnym lub srebrnym ze skórzanymi paskami oraz silikonowymi do wyboru. Klasyczna wersja wykonana jest z trochę lepszych materiałów, bo do niej zastosowano stal nierdzewną oraz szkło szafirowe chroniące ekran. Jednak ona tak samo ma tarczę 46 mm i pozostała budowa i funkcje są takie same. Na prawym boku mamy dwa przyciski, ten z góry przynosi nas do menu i przy następnym kliknięciu cofa do ekranu głównego, a dolnym wchodzimy do trybu sportowego. Na spodzie widoczne są czujniki pomiarowe, a na bokach mamy jeszcze wcięcie na mikrofon i głośnik. Odnosząc się do mojej wersji S1 Active, jest ona bardzo dobrze wykonana, smartwatch wygodnie nosi się na nadgarstku, nie powoduje podrażnień i jest stosunkowo lekki. Przyciski na boku mają odpowiedni skok. Co ważne, oba modele oferują wodoodporność 5 ATM, czyli spokojnie możemy z nimi pływać na basenie. Niektórym osobom może brakować mniejszej koperty 44 czy 42 mm albo obraconej ramki obrotowej koronki do sterowania, ale budowa S1 jest klasyczna, bez zbędnych bajerów, no i tylko w takich rozmiarach. Zamontowany tu duży czytelny ekran AMOLED ma przykątną 1,43 cala. Obsługuje funkcję zawsze włączonego wyświetlacza. Ma rozdzielczość na poziomie 326 ppi i odświeżanie 60 Hz. Nie miałem problemów z odczytaniem godziny w ciągu słonecznego dnia. Wyświetlacz podbija jasność do około 450 nitów. Jak to na AMOLEDa, oferuje ładne kolory i dobre kąty widzenia. Dzięki swoim rozmiarom wyświetla sporo treści, jest duży wybór tarcz, który pozwala nam dopasować się do swoich preferencji. Automatyczne czujniki oświetlenia dostosowują jasność do miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to ekran na równi z Amazfitami, Samsungami czy urządzeniami Huawei. Tryb Always on Display jest stosunkowo prosty, wyświetla jedynie godzinę i datę, zawsze w taki sam sposób, nieważne jaką wybierzemy tarczę. Zegarek działa na autorskim systemie od Xiaomi, jednak cały interfejs nie różni się mocno od innych tego typu urządzeń. Po dłuższym przytrzymaniu palca na ekranie ukazują nam się do wyboru tarcze. Przesuwając w prawo i w lewo mamy widżety aplikacji fitnessowych, pogodę oraz statystyki. Gestem z góry ściągamy belkę z powiadomieniami, niestety nie mamy opcji w żaden sposób na odpowiadanie na powiadomienia, ale one same, czy to z Messengera, czy SMS, wyświetlają się poprawnie, z pełną treścią, z polskimi znakami oraz większością emotek. Nie mamy niestety podglądu zdjęć. Z dolnej części ekranu wyciągamy skróty do ustawień. Górnym przyciskiem przechodzimy do menu, które może być wyświetlone w formie kafelków albo listy. A dolnym, jak już wspomniałem wcześniej, uruchamiamy tryb sportowy, w którym do wyboru mamy aż 117 różnych aktywności. Smartwatch działa szybko i nie miałem z nim żadnych problemów. W menu także na pierwszej pozycji znajdziemy opcję trening, czyli ten tryb sportowy. Dalej jest aktywność, która pokazuje nam historię naszych treningów. Tętno, SPO2, sen, stres pokazują nam statystyki. Oddychanie pozwala na wykonanie ćwiczeń oddechowych. Zakładka cykle daje możliwość rejestracji przebiegu cyklu menstruacyjnego u kobiet. Asystent Alexa, przynajmniej na chwilę obecną, nie działa w Polsce. Dalej jest pogoda z wykresem na kilka dni. W zakładce muzyka możemy sterować muzyką uruchomioną na smartfonie. Niestety nie ma możliwości wgrania muzyki na zegarek, co jest trochę dziwne, bo jest możliwość podłączenia słuchawek do zegarka, tylko w sumie nie wiem po co. A jakąś pamięć też on musi mieć, no bo możemy zainstalować dodatkowe aplikacje. Przechodząc do kart, możemy wybrać tą, którą chcemy właśnie zapłacić. Dalej są połączenia, zegarek pozwala na rozmowę, o ile smartfon jest w zasięgu Bluetooth. Możemy odebrać, odrzucić połączenie, niestety bez możliwości wybrania automatycznej odpowiedzi. O powiadomieniach już wspominałem, alarm możemy ustawić z poziomu zegarka, dalej jest jeszcze stoper, minutnik, które służą do pomiarów, jeżeli są aktywne, nie mogą działać w tle. Dalej mamy jeszcze zakładkę z ciśnieniem, wysokością, na jakiej się znajdujemy,
Jest też kompas, opcja zdalnego robienia zdjęć, czyli mamy dodatkowy przycisk, którym możemy zrobić zdjęcie na odległość. Jest też opcja znajdź telefon, która po kliknięciu uruchamia alarm na telefonie, no i latarka, która podświetla maksymalnie ekran i pomaga na przykład dojść do łazienki w nocy. W ustawieniach zmienimy tarczę zegarka, jasność ekranu, wybierzemy czy wyświetlacz ma być ciągle podświetlony oraz ustawimy czy mają być automatycznie rozpoznawane aktywności. Do sterowania zegarkiem potrzebna jest aplikacja Mi Fitness, czyli stare Xiaomi Wear. W niej mamy możliwość zmiany tarczy, jest ich tu prawie 200, a także zmiany ustawień smart urządzenia. Od wybrania aplikacji, które mają nam wysyłać powiadomienia, po ustawienia częstotliwości śledzenia tętna, snu oraz innych parametrów. A także tutaj sprawdzimy wszystkie zebrane statystyki na większym ekranie. Mamy wszystkie statystyki snu, kroków, pełne historie naszych treningów z rozbiciem na dni, tygodnie i miesiące. Wszystko jest po polsku i prezentuje się bardzo czytelnie. Ciekawostką jest to, że w aplikacji mamy sklep z apkami. Co prawda na razie są puzzle, radio i kalkulator, ale pojawiły się one niedawno, więc może z czasem będą przybywać też kolejne inne aplikacje. Dużym plusem tego urządzenia są płatności zbliżeniowe. Jest to jeden z najtańszych smart zegarków z opcją płacenia. No oczywiście poza smart opaską Mi Band, która deklasuje konkurencję w tym aspekcie. Działa to na tej samej zasadzie za pośrednictwem Xiaomi Pay z użyciem kart Mastercard. Nie działa to we wszystkich bankach, bo aktualnie z tego co wiem mamy wsparcie dla Zen, Curve, a także banku BGŻ, Pocztowego i mBank. Jednak łatwo możemy sprawić, aby działała nam karta z innego banku. Ja na przykład podpiąłem swoją kartę z Revolut i za jej pomocą płaciłem w sklepie. Wystarczy, że utworzycie konto w aplikacji Curve, trwa to 15 minut i do niej dodacie swoją kartę z innego banku. Ta apka wygeneruje Wam wirtualną kartę Mastercard, która jest potrzebna do podpięcia do Xiaomi Pay. Później wystarczy ustawić PIN na zegarku i przed dokonaniem płatności na tym zegarku wybieramy kartę, klikamy zapłać i mamy 60 sekund na przyłożenie nadgarstka do terminala. Jest to fajna opcja, szczególnie jak nie lubimy przy sobie nosić portfela. Zawsze awaryjnie mamy kartę w zegarku. Teraz czas na aktywności. Mamy ich tu aż 117. Od biegania, jazdy na rowerze, po kilka rodzajów sportów zimowych, sportów drużynowych i innych. Wszystko jest podzielone na kategorie. Wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja skupię się na najważniejszym, czyli bieganiu. GPS prawidłowo zapisuje trasę, porównywałem to ze smartfonem, a także Amazfit GTR 3 Pro. I zapisane trasy są bardzo zbliżone do siebie. Narysowana kreska na mapie nie wybiega poza drogę i wskazuje prawidłowe dane. Zegarek szybko łapie GPS, pokazuje nam na trasie dystans, tętno, aktualne tempo, a także kroki, kalorie. Po przesunięciu w prawo mamy panel do sterowania muzyką ze smartfona, a w lewo menu pauzy lub zakończenie treningu. Niestety podczas aktywności nie możemy przechodzić do menu. Powiadomienia wyświetlają się wtedy tylko w górnej części ekranu. Jeździłem z nim jeszcze na rowerze, tak samo dane GPS zostały zebrane poprawnie oraz pływałem na basenie. Podczas aktywności w wodzie blokowany jest ekran, co zapobiega przypadkowemu dotknięciu. Mamy opcję automatycznego rozpoznawania biegu lub spaceru i wtedy po 5 minutach aktywność zaczyna się rejestrować sama. Mimo wbudowanego GPS nie mamy opcji nawigowania, ani też nie ma na zegarku wskazówek dojazdu, jak uruchomimy nawigację w telefonie. Budowane czujniki pozwalają nam na ciągłe monitorowanie snu, tętna, SPO2, a dodatkowo na podstawie tych danych mamy informacje o stresie. Standardowo mamy uruchomiony podstawowy monitor snu, ten bardziej rozbudowany z wykresem snu REM musimy aktywować w aplikacji. Domyślnie jest aktywny pomiar tętna przez cały dzień co 10 minut, mamy też opcję ustawienia częstszego lub rzadszego monitorowania. SPO2 jest domyślnie wyłączony, musimy w aplikacji go włączyć i wybrać, czy chcemy ciągłe monitorowanie, czy tylko w czasie snu. Ogólnie czujniki wypadają nieźle, poprawnie pokazują zbierane dane, porównywalnie do innych tego typu urządzeń. Z zaznaczeniem, że nie jest to profesjonalny sprzęt pomiarowy, więc nie możemy sugerować się tylko tymi danymi. W razie zaburzeń powinniśmy udać się do lekarza. Sen jest rejestrowany w odpowiednich godzinach, zgadza się ze stanem faktycznym, ale wydaje mi się, że trochę mocno wydłuża nam sen głęboki. Na innych zegarkach miałem krótszy czas. Dodatkowo mamy wbudowany barometr, dzięki któremu możemy sprawdzić aktualne ciśnienie oraz wysokość, na jakiej się znajdujemy. Jedną jeszcze różnicą, którą w sumie pominąłem, jest ładowanie bezprzewodowe w wersji S1. Ta z dopiskiem Active oferuje jedynie możliwość użycia ładowarki dołączonej w zestawie, a wyniki na baterii są bardzo dobre. S1 Active spokojnie wytrzymał mi 7 dni z powiadomieniami, śledzeniem tętna, snu oraz prawie 4 godzinnymi treningami.
Jeżeli będziemy mniej aktywni, to bateria wytrzyma nawet 10-12 dni. A teraz pytanie, czy warto kupić ten zegarek? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Ma on kilka braków, które mogą powodować, że lepiej będzie dołożyć do konkurencji. Musimy ustalić, co jest nam potrzebne. Jego przewagą nad resztą na pewno jest cena. W stosunku do Galaxy Watch 4 czy Huawei Watch GT3, prezentowany model kosztuje na start 799 zł. A niedługo pewnie w promocjach jeszcze mniej. I jak na swoją cenę oferuje dużo. Wyświetla czytelne statystyki, powiadomienia, daje nam opcję płatności zbliżeniowych, ma ogrom trybów sportowych i zbiera poprawnie dane. Jego bateria też działa bardzo długo. Z jego poziomu możemy rozmawiać bez konieczności sięgania po telefon. Jednak brakuje tu wbudowanej pamięci na muzykę, nie ma też opcji odpowiadania na powiadomienia, chociażby gotowymi regułkami jak w Huawei. Jeżeli jednak i tak na trening zabieracie smartfon z muzyką, nie czujecie potrzeby odpowiadania na powiadomienia z poziomu zegarka, wystarczy Wam ich czytelne przedstawienie, to ten zegarek będzie bardzo dobrym wyborem. W porównaniu do Amazfit GT3, który jest podobny cenowo, ten ma niemal to samo, ale ma jedną główną przewagę, czyli płatności zbliżeniowe. Jest to aktualnie jeden z najlepszych zegarków na tej półce cenowej. Oferuje niemalże wszystko, co jest potrzebne, mi osobiście brakuje tylko wbudowanej pamięci na muzykę. Watch S1 jest trochę droższy od tej wersji o jakieś 250 zł, a parametrami oferuje niemalże to samo, więc jeżeli wygląd nie ma dla Was dużego znaczenia, to polecam tą tańszą wersję Active. No i to będzie wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zachęcam do komentowania, a także zachęcam do zaglądania na stronę instalki.pl, gdzie znajdziecie więcej recenzji w formie tekstowej oraz ciekawe newsy ze świata technologii. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.